Zakończyła się termomodernizacja szkoły podstawowej numer 2 w Chybiu. Całkowity koszt tego zadania to blisko 1,5 miliona złotych, z czego w 85% pozyskano na ten cel środki unijne. Mamy, patrząc na budynek szkoły, kompletną termomodernizację, począwszy od naprawy dachu, całego poszycia dachu, elewację z zewnątrz, wyłożenie pięknym kamieniem, opaska chodnikowa, jak również mówimy o pracach remontowych wewnątrz budynku, czyli wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania, wszystkie nowe grzejniki, nowa kotłownia, mamy centralne ogrzewanie oczywiście gazowe, tym samym dbamy o środowisko, jak również minimalizujemy koszty utrzymania obiektu. Jak Państwo widzą, budynek zmienił się całkowicie, wygląda pięknie, estetycznie. Mamy wykorytowany cały dojazd, czyli mówimy o całej drodze dojazdowej wokół budynku, zarówno tej szkoły podstawowej, jak i domu nauczyciela. Przed nami jeszcze, jak w miarę, oczywiście w miarę możliwości finansowych, wybrukowanie całego parkingu wokół. Póki co mamy szeroką opaskę zrobioną, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i poruszanie się naszych najmłodszych czy uczniów korzystających z tej placówki. Budynek szkoły w ramach tej inwestycji został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Została wykonana zgodnie z projektem, zaprojektowana, wybudowana nowa, piękna pochylnia, bezpieczna, z zachowaniem wszystkich przepisów, spadków takiego obiektu. Także cieszymy się, bo i na ten aspekt, jakże ważny, też zwróciliśmy uwagę, a zadanie to wcale nie jest tanie. Takie same, czy to pochylnie, czy dostępy mamy na trybunie, w salach gimnastycznych, w każdym w zasadzie obiekcie, który budujemy. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku. My akurat teraz robimy remont całej sali gimnastycznej, wymiana instalacji, malowanie, parkiet, jak również przymierzamy się do malowania korytarzy, klatek. 1 września szkoła ma się prezentować dobrze nie tylko z zewnątrz, ale także wewnątrz. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.